z nowego stadionu zimowego w ArcelorMittal Parku. Wita Państwa ekipa Polski Hokej TV. Składy obu drużyn. Na początek drużyna gości. Gospodarze, Zagłębie Sosnowiec dzisiaj w następującym zestawieniu. Walkover 0-5 i kara finansowa. Wielkie rozczarowanie w pasiastej rodzinie, ale mamy nadzieję, że choć część kibiców Krakowi jest dzisiaj na platformie Polski Hokej TV i wspólnie zobaczymy dobre widowisko. Starcie Zagłębie Sosnowiec kontra Krakowia. Mecz ten posędziują na tafli jako główni pan Rafał Noworyta oraz Mateusz Budzki, a na liniach asystować im będą Maciej Byczkowski i Michał Kłosiński. I ruszyli. Pierwszy krążek dla gospodarzy. Jerzek postanowił sprawdzić format. Teraz Szturc przed bramką. Nikt nie zamknął tej akcji Szturca. Krążek przeleciał przez pole bramkowe. Szturc kolejny raz. Pan Michał Kotlosz kapitanem Zagłębia. Stadl wypuszczony krążek. Krasanowski ma. No i teraz będą mieli szansę. Bezwiński uciekł. Krążek Bezwińskiemu, ale jeszcze dogranie. Przed bramkę jeszcze nie koniec akcji. Niecelnie, nie. Kółeczko wokół własnej bramki. Próba odegrania chyba zbyt lekko. Jerzek chciał to zrobić, ale jest Raszka. Dogranie przed bramkę i gol! Wykorzystali zawodnicy Krakowi fakt, że grali jednego zawodnika więcej. 29 sekund w bólach rodziła się ta akcja. To podanie Jeszka nie było dobre. Kotlosz, Kotlosz przed bramką i gol! Zaspał nieco Krasanowski, wykorzystał to Michał Kotlosz. Kapitan Zagłębia doprowadza do wyrównania na minutę i 45 sekund przed zakończeniem pierwszej tercji. Michał Kotlosz, odbity krążek. 30 sekund do zakończenia pierwszej tercji, dalekie podanie, ale nie pozwolił Aleksander Junan, tylko przez moment Waltola i gol! Powiedziałem, że nie pozwolił, a tymczasem Sosnowiczanie na 23 sekundy przed zakończeniem pierwszej tercji obejmują prowadzenie. 2-1 i mimo rozpaczliwej próby interwencji Oliego Waltola, to był Kasperlik! Uderzenie, spieszne zamieszanie. Drugiej kolejki Tauron Hokej Ligi. I jak mają się ustawić? Raszka na niebieską. Gol! No i dobrze podpowiedział Raszka, jak mają się ustawić. 2-2. Długo czekałem na ten moment. Mamy powtórkę. Krążek frunął nad Patrykiem Spiesznym. Waltola. Minął się z krążkiem Krasanowski. Bez konsekwencji. Tyczyński. Tyczyński do Krężołka. Strzał i obok bramki Patryk Krężołek. Tyczyński. Krężołek. 3-2. Powalczył Tyczyński na buliku. Guma do Patryka Krężołka. Ten pokonuje Filipa Krasanowskiego. Patryk Krężołek wzmocnił drużynę Zagłębia. Przeszedł z drużyny Mistrza Polski, z GKS-u Katowice. Calo. Stadl. Krążek przeniesiony ponad poprzeczką. Pogubili się w tym ataku nieco linii strzału Waltola, który wprowadził krążek do tercji pasów. Świetnie teraz Krasanowski zatrzymał to. Przeciął właściwie to podanie i Krasanowski mrozi krążek, ale będzie wykluczenie. Kasperlik. Spieszny złapał strzałę Krężeloka.
I wszystko gotowe. Jeszcze poprawiona koszulka, raszki, krążek na tafli. Bucenko. Bucenko, sztuczka techniczna, jeden, drugi zwód i gol! Wymanewrowana obrona pasów. 32 sekundy przed zakończeniem kary Sterbenca. Waltola poczekał na to podanie i umieścił krążek w pustej niemal bramce. Stadl. Krasanowski. Wodnicy Komar Krakowi. Kasperlik. Skasowany przy bandzie przez Krawczyka. Nie podnosi się z lodu. Miejmy nadzieję, że nic złego się nie stało. Tymczasem wymiana argumentów. Potrzebna chyba pomoc medyczna. Na tym chyba bardziej trzeba się w tej chwili skupić niż na wzajemnych pretensjach. Trzymają krakowianie krążek w tercji Zagłębia. Junan i gol! Zostawiony bez opieki Aleksander Junan zdobywa bramkę kontaktową na 2 minuty i 5 sekund przed zakończeniem trzeciej tercji. Krążek na kiju zawodników Krakowi. Kasperli. Wycofanie krążka, uderzenie. Spieszny. Wyrzucona guma z tercji Krakowi. Szaur. Strzał z ostrego kąta. Spieszny odbija i cieszą się Sosnowiczanie. Wygrywają 4-3. Dobre, emocjonujące widowisko przy komplecie publiczności. Dziękujemy za obecność na platformie Polski Hokej TV. Spokojnego wieczoru, do zobaczenia, do usłyszenia.